Proszę Państwa, początkowo temat prelekcji miał być inny, taki jak wczoraj w Bełchatowie między Platformą Obywatelską a PiS-em, ale doszedłem do wniosku, że to by mogło Państwa trochę znużyć. Tym bardziej, że akurat jesteśmy w takim momencie dziejowym, który może mieć przełomowe znaczenie. Widzimy, że gdyby tak się wsłuchiwać w to, co mówią politycy, co dziennikarze piszą i tak dalej, że świat nie może się doczekać początku wojny. Wszyscy aż przestępują z nogi na nogę z niecierpliwości, żeby tu wojna jak najszybciej wybuchła. Z wojnami to jest tak, że wiadomo jak się zaczyna, nie wiadomo jak się kończy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno, że ta niecierpliwość ma, jakby to powiedział Kukuniek, nasz Lech Wałęsa, plusy dodatnie też. Mianowicie wszystkie wojny toczą się o pokój. Nigdy nie było wojny o wojnę. Zawsze każda wojna o pokój. Proszę Państwa, i tutaj też chodzi o ustanowienie jakiegoś pokoju. I żebyśmy tu mieli przegląd sytuacji taki od Adama i Ewy, to może nie, ale taki historyczny też, tło historyczne, to musimy się cofnąć do roku 1980. W roku 1980 można było zauważyć, pojawiły się takie sygnały, że porządek polityczny jałtański ustanowiony w lutym 1945 roku zaczyna podlegać przyspieszonej erozji. Takim sygnałem było pojawienie się w Polsce Solidarności. W państwie totalitarnym 10-milionowy związek zawodowy, czy w ogóle ruch polityczny skierowany przeciwko władzy, to jest rzecz nie do pomyślenia, ale przybrało to takie rozmiary, że nie można było tego inaczej spacyfikować, jak wprowadzając stan wojenny. Ale to był sygnał, że porządek jałtański zaczyna podlegać przyspieszonej erozji. I to stanowiło poważny problem dla przywódców sowieckich. Co oni mają w tej sytuacji zrobić? Czy bronić porządku jałtańskiego za wszelką cenę? Ale nie wiadomo, jak wysoka ta cena się okaże, a przede wszystkim, czy ta obrona będzie skuteczna. Czy też zrobić coś innego. I dopóki na Kremlu rezydowali starcy, tacy jak Leonid Breżniew, czy Jurij Andropow, Konstantin Czernienko, nie mogli się zdecydować i trwał tak zwany zastój. I dopiero kiedy przywódcą sowieckim nowym został Michał Gorbaczow, młody sekretarz generalny, już z innej generacji, to on się zdecydował na wykonanie manewru ucieczki do przodu. Już tam położył rękę, położył krzyżyk na tej obronie porządku jałtańskiego. Ucieczka do przodu, pomysł ucieczki do przodu polegał na tym, żeby zaproponować stronie amerykańskiej wspólne utworzenie nowego porządku politycznego w Europie, który by zastąpił porządek jałtański. Jeżeli Amerykanie podejmą ofertę, no to świetnie. To tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. Więc można energię zachować na inne cele. I w marcu 1985 roku na spotkaniu, podczas spotkania w Genewie, Michał Gorbaczow przedstawił prezydentowi Reaganowi propozycję podpisania traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów było zinterpretowane jako wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają ich za pokonanych w zimnej wojnie. Coś rzeczywiście było na rzeczy, ale propozycja Michała Gorbaczowa miała sens znacznie głębszy. To właśnie był manewr ucieczki do przodu. I Amerykanie podjęli ofertę, czego dowodem były doroczne, cykliczne spotkania obydwu przywódców. Następne się odbyło w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii,
kolejne w Waszyngtonie w 1987 roku, w 1988 roku prezydent Reagan był w Moskwie, a w 1989 roku, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent Jerzy Bush, starszy, bo potem jeszcze był młodszy, jego syn był prezydentem, przyjął Michała Gorbaczowa na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym. I później też jeszcze były takie cykliczne spotkania i podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego był konkretyzowany stopniowo, dlatego że to nie była jednorazowa decyzja. Tak wyprzedzając trochę narrację, powiem, że ustanawianie tego nowego porządku politycznego trwało 25 lat. 25 lat. Ale już po spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy już się pojawiła wiarygodna zapowiedź. I ta wiarygodna informacja wywołała ogromny rezonans w państwach Europy Środkowej. Rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej. No bo dla każdego rozsądnego człowieka było oczywiste, że jak Sowieci się wycofają, no to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa długo albo wcale tego samego dnia. A w nowym ustroju będzie się, jeszcze nie wiadomo jak on będzie wyglądał, ale na pewno się nie będzie liczyła znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki. Tylko coś innego. A co? A no pewnie, prawdopodobnie stan posiadania. No to trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio stan posiadania przygotować, zanim jak już nowy ustrój tutaj wejdzie w życie, to żebyśmy zajęli odpowiednią pozycję społeczną i ekonomiczną w tym nowym ustroju. I problem polegał na tym, jeśli chodzi o Polskę, zresztą inne państwa też, że nie było innego majątku jak państwowy. Więc trzeba było zacząć od rozkradania majątku państwowego, no bo po prostu inaczej nie było można. I jak państwo pamiętacie, może w 1986 roku jeszcze ustrój socjalistyczny jest najlepszy na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych pojawiają się spółki nomenklaturowe. Młodszym uczestnikom naszego spotkania należy się wyjaśnienie, dlaczego te spółki nazywały się nomenklaturowe. Otóż za pierwszej komuny było tak, że obsadzenie pewnej liczby stanowisk w państwie wymagało zgody Komitetu Centralnego PZPR. I w partyjnym żargonie to się nazywało, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Centralnego. Podobnie było na szczeblu wojewódzkim i na szczeblu gminnym. I ludzi, którzy takie stanowiska zajmowali, nazywano potocznie nomenklaturą. Nomenklatura to po prostu było środowisko władzy. I te spółki nazywały się nomenklaturowe, dlatego że nie każdy mógł tak o przyjść sobie z ulicy i wziąć, zostać wspólnikiem takiej spółki. Nie, nie. Chociaż nie było żadnych ograniczeń prawnych, dlatego że te spółki funkcjonowały na podstawie prawnej przedwojennego kodeksu handlowego z 1934 roku, który przez cały okres PRL-u obowiązywał. Nigdy nie został uchylony ze względu na potrzeby handlu zagranicznego. Dla zachodnich partnerów handlowych trudno im było zrozumieć, jak to można handlować z państwem. Więc żeby im ułatwić sytuację, to centrale handlu zagranicznego, które były w 100% państwowe, miały prawną formę spółek prawa handlowego. Na podstawie właśnie tego kodeksu to rodziło inne nieporozumienia. Była na przykład taka centrala handlu zagranicznego Polimex CECOP. I pamiętam, jak we Francji rozmawiałem z takim komunistą tamtejszym i on mnie przekonywał, że w Polsce nie ma ustroju socjalistycznego, dlatego że, proszę bardzo, Messie CECOP robi takie interesy gigantyczne. On myślał, że to nazwisko jest. No to takie nieporozumienia były.
Działalność spółki nomenklaturowej polegała na tym, że ona z jednej strony monopolizowała zaopatrzenie przedsiębiorstwa państwowego, wszystko co tam mu potrzebne, a z drugiej strony monopolizowała sprzedaż wyrobów gotowych. Zagarniała w ten sposób śmietanę od przodu i od tyłu. I to był jeden z takich, no dla średniego szczebla nomenklatury, bo dla wyższego szczebla nomenklatury to były już lepsze konfitury. Podam przykład jednej, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. władze wpadły na pomysł przeprowadzenia nielegalnej operacji skupowania polskich długów na międzynarodowym rynku finansowym przez państwo. To jest niedozwolone, nie można takich rzeczy robić, więc trzeba było to odpowiednio zakamuflować. Państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. Dla porównania przypomnę, że pod koniec lat 80. przeciętna pensja miesięczna w Polsce stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30. A tu 1 700 000 000 dolarów. Długi skupiono, ale tylko za 60 000 000 dolarów, a 1 640 000 000 gdzieś się rozszedł. Gdzieś się rozszedł. Mimo że potem 10 lat trwał proces Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, do dzisiaj nie wiemy, gdzie się te pieniądze rozeszły. No, tam można się domyślać po tym, jak ile starych rodzin zostało utworzonych, bo to państwo rozumiecie, z samego kurzu, który się podnosi przy przeliczaniu takich pieniędzy, to można wiele fortun wykroić. A cóż dopiero jeszcze z samych pieniędzy. No i to było to uwłaszczenie nomenklatury, które się udało w 100%. Drugim takim nurtem systemowym przygotowań do transformacji ustrojowej w Polsce była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych, które od stanu wojennego tam trwały. Wtedy niewiele wiedzieliśmy na ten temat, dzisiaj też zresztą do wszystkiego nie wiemy, ale trochę wiemy. Między innymi dzięki temu, że w Instytucie Pamięci Narodowej są notatki z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń za pośrednictwem pułkownika Lesiaka przedstawia ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, bo to było centrum ówczesnej władzy, ofertę polityczną treści następującej. Jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wymiksowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i zachowania tego, co sobie teraz kradnie. Gdyby Jacek Kuroń taką ofertę złożył w 82 roku, w 83, no to pułkownik Lesiak, jakby był w dobrym humorze, najwyżej by go zapytał: panie Jacku, od kiedy pan ma te objawy, prawda? Ale w 86 roku to już była oferta poważna, a najlepszym tego dowodem jest to, że została przyjęta za podstawę umowy Okrągłego Stołu. W tej sytuacji musimy postawić sobie pytania takie. W czyim imieniu Jacek Kuroń tę ofertę przedstawiał? Dlaczego? Co to była ta ekstrema? Dlaczego trzeba było ją wymiksować? Proszę państwa, nie jest żadną tajemnicą, że Jacek Kuroń był wybitnym przedstawicielem lewicy laickiej. Co to była lewica laicka? No, to byli dawni stalinowcy, którzy w latach 60. po wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie pokłócili się z partią, a w latach 70. nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce. Bo drugim nurtem to była ekstrema. Co to była ekstrema? To były środowiska i to byli ludzie, którzy w swojej działalności skierowanej przeciwko PZPR nawiązywali do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej. W związku z tym między lewicą laicką i ekstremą panowało duże napięcie i brak zaufania. Dlatego, że w latach 70. ekstrema doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała
i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby, więc o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. No i to dlatego Jackowi Kuroniowi zależało na tym, żeby ekstremę wymiksować. Ale jeszcze był drugi powód, mianowicie wywiad wojskowy. Wywiad wojskowy, jak to wywiad? No coś tam musi wiedzieć. I wiedział, że wprawdzie lewica laicka się zbisurmaniła, ale wiedział też, że mimo, że się zbisurmaniła, to serce ma tak, jak się należy, po lewej stronie, jak Stalin przykazał. A ekstrema to co? Ani po lewej stronie nie ma serca, ani po prawej. No to o czym z nimi rozmawiać? Z nimi się nic nie da ustalić. Trzeba było ją wymiksować. Za Stalina to by było proste, bo to kula w łeb i do dołu z wapnem. No ale wtedy byliśmy w przededniu transformacji ustrojowej. Takich rzeczy już nie wolno było robić. Na wszelki wypadek. W związku z tym została ekstrema zręcznie wymiksowana. W ten sposób wywiad wojskowy przygotował sobie reprezentację społeczną, z którą mógł się podzielić władzą nad narodem polskim. I tak się stało przy okrągłym stole, bo okrągły stół to było takie widowisko telewizyjne dla nas. No, nam się też coś od życia należy za te nasze zgryzoty. To chodziło o to, żebyśmy zobaczyli, jak nasi tutaj reprezentanci strasznie osaczają komucha, jak ten komuch przyparty do ściany się wije, on się wił, ale ze śmiechu, dlatego że no, wiedział doskonale, że prawdziwe tam rozmowy to się toczą w gronie osób zaufanych w Magdalence, takich osób zaufanych, których zaprosił tam pan generał Czesław Kiszczak. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, że transformacja ustrojowa w Polsce, podobnie jak gdzie indziej, była rezultatem porozumienia amerykańsko-sowieckiego. To porozumienie amerykańsko-sowieckie wyznaczało ramy transformacji ustrojowej, jak daleko, jak głęboko ona może tutaj nastąpić i na czym ma polegać. No, jeśli chodzi o Polskę, to dwóch ludzi te ramy skonkretyzowało. Ze strony amerykańskiej Daniel Fried. Daniel Fried był wtedy urzędnikiem Departamentu Stanu. Dzisiaj też jest urzędnikiem Departamentu Stanu, tylko znacznie wyżej w hierarchii. No, on nawet potem był ambasadorem amerykańskim w Warszawie, żeby tu pilnować, czy wszystko przebiega zgodnie z ustaleniami. A drugim człowiekiem ze strony sowieckiej był Władimir Kruczkow, ówczesny szef KGB. I ci ludzie ustalili ramy transformacji ustrojowej w Polsce, jak ma być, a generał Kiszczak dostał to do wykonania, no i wykonał jak tam potrafił. Jeśli Państwo może pamiętacie, jak już Tadeusz Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym premierem w ramach transformacji ustrojowej, to kto był jego pierwszym gościem zagranicznym? Właśnie Władimir Kruczkow. Ponieważ Tadeusz Mazowiecki wcześniej nie był dopuszczany do konfidencji, no to Władimir Kruczkow musiał przyjechać i mu powiedzieć, jak ma być. No i już od tej pory Tadeusz Mazowiecki wiedział, jak ma być, to gruba kreska się tam narodziła i tak dalej. Krótko mówiąc, te wszystkie, takie to miało pochodzenie. Proszę Państwa, transformacja ustrojowa oznaczała, że Polska przechodzi pod kuratelę amerykańską i pod kuratelę niemiecką. Dlaczego pod kuratelę niemiecką? Proszę Państwa, również obok kurateli amerykańskiej. W drugiej połowie lat 80., wtedy, kiedy się pojawiła ta wiarygodna informacja, że istotnym elementem tego nowego porządku, który tam się w bólach rodził, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, państwa środkowoeuropejskie, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku,
postanowiły wziąć sprawę w swoje ręce i ustanowić taki system reasekuracji niepodległości w środkowej Europie. Chodziło o to, żeby wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, kiedy Rosja się pogrąża w zapaści, kiedy Niemcy wprawdzie nie pogrążają się w zapaści, ale są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich. Być może ani jedni, ani drudzy nie będą próbowali wysadzić tego w powietrze. W związku z tym trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. Niestety, jeśli chodzi o Niemcy, to te rachuby zawiodły na całej linii. Niemcy po 90 roku odzyskały swobodę ruchu w Europie i natychmiast przystąpiły do wysadzania heksagonale w powietrze tego porozumienia. I go wysadziły w powietrze przy pomocy takiej, że namówiły dwie republiki jugosłowiańskie. Jugosławia miała być takim bałkańskim filarem heksagonale, do proklamowania niepodległości, co Jugosławię natychmiast pogrążyło w otchłani krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, widząc czym to pachnie, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali. I od tej pory tę próżnię polityczną w środkowej Europie, która się pojawiła w związku z ewakuacją Imperium Sowieckiego, wypełniają Niemcy, a narzędziem tego wypełniania jest rozszerzanie na wschód Unii Europejskiej, której Niemcy były i są politycznym kierownikiem. Wtedy jeszcze wspólnot europejskich, bo już Unii nie było. Unia Europejska powstała jako oficjalnie dopiero 1 grudnia 2009 roku. Więc Polska się znalazła pod kuratelą amerykańską i pod kuratelą niemiecką. Tym takim rezultatem czy następstwem kurateli niemieckiej była umowa stowarzyszeniowa ze wspólnotami europejskimi. Polska zaczęła się wiązać już od samego początku lat 90. ze wspólnotami europejskimi, przekształcać system prawny swój zgodnie z tak zwanymi europejskimi standardami, ale równocześnie Polska podjęła starania o wejście do NATO, podobnie jak inne państwa środkowej Europy. I to się stało w 1999 roku. Polska i inne państwa środkowej Europy weszły do NATO. Warto zwrócić uwagę i przypomnieć, że na dwa lata przed tym rozszerzeniem NATO na wschód Amerykanie z Rosjanami zawarli w Paryżu porozumienie. Mówię o tym dlatego, że Władimir Putin teraz właśnie do tego nawiązuje w swojej licytacji, zawarły porozumienie co do budowy tak zwanych środków zaufania. Chodziło między innymi o to, że broń jądrowa zachodnia nie może być przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej, która jeszcze do dzisiejszego dnia istnieje w taki wirtualny sposób, i że na obszarze nowo przyjętych państw członkowskich nie będą zakładane stałe bazy NATO. Dlatego ten kontyngent amerykański, który w Polsce jest, ma charakter rotacyjny. Ma charakter rotacyjny. Co to oznacza? Ano, że w noc kupały jest w jednym miejscu ten kontyngent, w noc Walpurgi jest w jakimś innym, nie wiemy w jakim, ale nie w tym samym. No i to właśnie tak jest. Proszę Państwa, więc Polska, tak jak mówię, znalazła się pod kuratelą niemiecką i jednocześnie pod kuratelą amerykańską. Wydawało się, że tak będzie już do końca świata, a w każdym razie przez najbliższe kilkadziesiąt albo nawet 100 lat. Ale 17 września 2009 roku amerykański prezydent Obama dokonał zadziwiającej rzeczy, mianowicie przeprowadził reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Reset polegał na tym,
że prezydent Obama wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, w Europie Środkowej. Co oczywiście znowu wywołało efekt próżni politycznej, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. Dlaczego strategiczni partnerzy? Proszę Państwa, kiedy Niemcy odzyskały swobodę ruchów w Europie po 90 roku, to nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której wcześniej odszedł cesarz Wilhelm II i Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka sprowadza się do tego, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. I zewnętrznym wyrazem tego niemieckiego nawrócenia na linię Bismarcka jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Dlaczego prezydent Obama dokonał tego resetu, no to ja nie wiem, bo on mi się nie zwierzał, ale warto w związku z tym przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce miesiąc wcześniej. 18 sierpnia 2009 roku na spotkaniu w Soczi izraelski prezydent Peres tam rozmawiał z prezydentem Miedwiediewem, ówczesnym prezydentem Rosji. Nie, żaden komunikat się nie ukazał z tego spotkania, ale prezydent Peres udzielił wypowiedzi jednej z izraelskich gazet. I powiedział tam, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. To nie uderzył do dzisiejszego dnia. A drugą, że on, czyli prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. Prezydent Peres już nie powiedział, co jemu obiecał prezydent Miedwiediew, bo na pewno mu musiał coś obiecać, bo to prezydent Peres za darmo by takich obietnic nie składał. No ale to nie wiemy. Możemy się tylko domyślać z różnych innych wydarzeń. Proszę Państwa, nastąpił ten reset, wycofanie Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w tej części Europy. W związku z tym Polska się znalazła w sytuacji zupełnie innej, dlatego że zaczęła się spod kurateli amerykańskiej wymykać i coraz bardziej się pogrążać, czy tam wchodzić pod kuratelę niemiecką. Tym bardziej, że rok później, dokładnie 19 listopada 2010 roku, rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO z udziałem polskim. Już Polska była członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. I drugiego dnia, to znaczy 20 listopada 2010 roku, zostało proklamowane na tym szczycie NATO w Lizbonie strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Dzisiaj to już w ogóle nie do pomyślenia jest coś takiego, a to wtedy zostało proklamowane. To stwarzało dla Polski już zupełnie nową sytuację, dlatego że nie może być tak, że całe NATO jest w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. Polska też się musi w tym odnaleźć. No i się zaczęła odnajdywać. I takim kulminacyjnym momentem tego odnajdywania była wizyta w Warszawie patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla. W sierpniu 2012 roku Cyryl razem z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał na Zamku Królewskim w Warszawie deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Państwo widzicie, pojednaliśmy się z Rosjanami. No, to, kto to dzisiaj o tym pamięta? Nikt, nikt. Nie wiadomo, jak daleko byśmy zaszli na tej drodze, to jeszcze tak zanim przejdę do dalszej części, to taka uwaga o Cyrylu. Otóż jak przystało na ruskiego agenta, tam
pan doktor świętej pamięci, pan doktor Targalski, to tak co miesiąc mnie demaskował jako ruskiego agenta, więc jak przystało na ruskiego agenta, to ja czasami oglądam rosyjską telewizję, bo tam można się czegoś dowiedzieć ciekawego. Z naszych to już coraz mniej. Właściwie kto tam komu co powiedział, co mu tamten odpowiedział, właściwie jak oglądamy telewizję nierządną, no to możemy się dowiedzieć, jakim to łotrem jest Jarosław Kaczyński. A jak oglądamy telewizję rządową, to się możemy dowiedzieć, jakim to łotrem jest Donald Tusk. Ale to my wiemy, to jasne, że i jeden, i drugi tam, to żadna rewelacja. W rosyjskiej telewizji czasami się robi, przypadkowo akurat trafiłem na tego Cyryla, jak on został tym patriarchą. Rosyjski odpowiednik naszej resortowej stokrotki, to znaczy pani redaktor Moniki Olejnik, zaprosił go do studia, sadza go w fotelu i na dzień dobry powiada jemu tak ta pani redaktor. Wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. Na co patriarcha Cyryl odpowiada, da, no i co? Jest to bardzo finezyjna odpowiedź, dlatego że można ją rozumieć na dwa sposoby. No, mówią tak, no i co ja na to poradzę, prawda? Albo no byłem i co z tego? Także to taki właśnie jest patriarcha Cyryl. No i z tym patriarchą Cyrylem ta deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim została podpisana. Wyglądało na to, że tutaj uczestniczymy już w ugruntowywaniu nowego porządku politycznego, czyli porządku lizbońskiego. Bo takim to właśnie po 25 latach na miejsce porządku jałtańskiego został ustanowiony porządek lizboński. Do czego się sprowadzał porządek lizboński? Ano najważniejszym jego postanowieniem to było strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Takim najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja to było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. A kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę wpływów rosyjskich, strefę wpływów niemieckich, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. O, wydawało się, że klamka zapadła może nawet na 100 lat. Ale się okazuje, że takie rzeczy nie są trwałe. Bo prezydent Obama pod koniec 2013 roku wysadził to strategiczne partnerstwo i cały porządek lizboński w powietrze, zapalając zielone światło dla Majdanu na Ukrainie, co oczywiście było skierowane na to, żeby wyłuskać Ukrainę z rosyjskiej strefy wpływów. Tego nikt nie ukrywał nawet specjalnie. Więc cały porządek lizboński został wysadzony w powietrze. To oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, a to z kolei oznaczało, że Polska znowu trafiła pod kuratelę amerykańską. No i to oczywiście się natychmiast przełożyło na sytuację wewnętrzną w Polsce. Bo jak tylko prezydent Obama zresetował ten swój poprzedni reset, to natychmiast trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej. Zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, żadnych innych nie, tylko tych, w rozmaitych warszawskich restauracjach, głównie w restauracji Sowa i Przyjaciele, nagrali tam 900 godzin tych podsłuchanych rozmów. Państwo rozumiecie, my tylko takie okruszki tam znamy, a tego tych najważniejszych to nie znamy. Zgodnie z tym, co pisał Antoni de Saint-Exupéry w takiej książce Mały Książę. Pisał, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. No to najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Myślę, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszoredni fachowcy. Dlatego, że oprócz tych 900 godzin nagranych w restauracjach, to 700 godzin zostało nagrane
w rezydencji premiera Tuska, gdzie kelnerzy to nie mogą tak się szarogęsić, tam chodzić gdzie chcą. Nie, dlatego przypuszczam, że kelnerom musieli pomagać pierwszorzędni fachowcy, dla których zainstalowanie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska to nie jest żaden problem. Tak czy owak, te rewelacje z podsłuchanych rozmów zaczęły przenikać do niezależnych mediów głównego nurtu, kompromitując działaczy Platformy Obywatelskiej, polityków Platformy Obywatelskiej, bo proszę Państwa, jeżeli urzędujący minister spraw wewnętrznych, pan Sienkiewicz, w podsłuchanej rozmowie mówi, że Polska istnieje tylko teoretycznie, a że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, a tak naprawdę to jest H, D i kamieni kupa, no to dobrze to nie wygląda, zwłaszcza, że to mówi urzędujący minister spraw wewnętrznych, odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa. Te rewelacje zaczęły przenikać i zaczęły spadać notowania Platformy Obywatelskiej, a relatywnie rosnąć notowania Prawa i Sprawiedliwości. W rezultacie w roku 2015 pan Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Pan Andrzej Duda, to była wielka rewelacja, dlatego że pół roku wcześniej prezydent Bronisław Komorowski autentycznie był przekonany, zupełnie szczerze był przekonany, że nie ma z kim przegrać tych wyborów. A pół roku później przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym w Polsce nikt wcześniej nie słyszał jako o polityku samodzielnym. On był tam jakimś urzędnikiem w kancelarii prezydenta, ale to, no to takich jest tam setki. Ale pan Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. A jesienią 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne i utworzyło rząd z panią Beatą Szydło na fasadzie. Pani Beata Szydło dokonała wielkiego skoku. Z pozycji wójta gminy stała się jednym susem, wskoczyła na stanowisko premiera całkiem sporego państwa europejskiego. Więc ogromny skok naprzód. Pani Beata Szydło składa się z samych zalet, to wiemy, prawda? Ale ja tych wszystkich zalet tu nie będę omawiał, tylko na jedną chciałbym zwrócić uwagę. Otóż pani Beata Szydło jest absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych. Zresztą nie tylko ona jedna, bo to wielu innych polityków i to z obydwu stron barykady takimi absolwentami jest. Pierwszy to był Mieczysław Rakowski, jeszcze za komuny premier. A potem to już Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski, Kazimierz Marcinkiewicz, Donald Tusk. No, krótko mówiąc, cała paleta tych naszych dygnitarzy to są absolwenci Szkoły Liderów. To jest obsobliwa szkoła, bo tam nie można tak się zapisać o przyjść z ulicy. Tylko kandydatów do tej Szkoły Liderów wyłuskują ambasady Stanów Zjednoczonych w poszczególnych państwach. Czego się uczą tam liderzy? Ano uczą się, jak już zostaną dygnitarzami, to uczą się, jak potem respektować interesy amerykańskie w polityce państw, na których tam czele stoją. Oto pani Szydło taką zaletę między innymi miała, w związku z tym została premierem rządu. Ten rząd powstał pod koniec 2015 roku. Jeszcze nic nie zdążył zrobić, jeszcze pani Szydło nie zdążyła nawet nic powiedzieć ważnego, a już od początku stycznia 2016 roku Komisja Europejska wdrożyła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Dlaczego? No dlatego, że Niemcy to jest państwo poważne. I wcale się nie pogodziły z tym, że ponieważ prezydentowi Obamie coś strzeliło do głowy, to one mają tutaj zrezygnować z wpływów politycznych w Polsce, być może w całej środkowej Europie o tym mowy nie ma.
No i rozpoczęła się walka o demokrację w Polsce. Powstał Komitet Obrony Demokracji z panem Kijowskim na czele tam. No i tam straszne, uliczne demonstracje były w obronie demokracji. Napięcie narastało, a takim kulminacyjnym momentem tej wojny był Ciamajdan 16 grudnia 2016 roku. Ciamajdan polegał na tym, że posłowie opozycyjni okupowali salę plenarną Sejmu, żeby w ten sposób zablokować uchwalenie ustawy budżetowej, dlatego że nieuchwalenie ustawy budżetowej w odpowiednim terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu, rozpisania nowych wyborów. Więc tutaj widać było, że ktoś chce pójść na skróty, nie czekać do końca kadencji, tylko od razu tu przeprowadzić operację. To dobrze było pomyślane. Dlaczego w grudniu 2016 roku, dokładnie 16 grudnia? No też nie wiem dlaczego, ale przypuszczam, że ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Otóż w Stanach Zjednoczonych, jak Państwo wiecie, jest tak, że wybory prezydenckie odbywają się na początku listopada, ale prezydent elekt nie obejmuje urzędu zaraz, tylko dopiero pod koniec stycznia. I między tym początkiem listopada a końcem stycznia jest coś w rodzaju bezkrólewia, dlatego że ten ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które mogłyby wiązać ręce temu następnemu. A ten następny jeszcze nie podejmuje żadnych decyzji, bo jeszcze nie złożył przysięgi, nie objął urzędowania. Więc trwa taki rodzaj bezkrólewia, ono tam na ogół nie jest dramatyczne, dlatego że zazwyczaj bywa tak, że ten przegrany kandydat składa gratulacje zwycięzcy, kurz opada i wszystko wraca do normy. Tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było. Ta wojna polityczna, która w czasie kampanii wyborczej rozgorzała przeciwko, tam nie skończyła się wcale z chwilą wyboru Donalda Trumpa na prezydenta. Przeciwnie, nawet sprawia wrażenie, że dopiero się rozpala. Miałem okazję się o tym przekonać, jak byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku. Donald Trump był już wybrany prezydentem, ale demonstracje przeciwko niemu przewalały się przez Nowy Jork jedna za drugą. Nawet mi wpadła w ręce ulotka werbująca ochotników na tę demonstrację, $18,5 za godzinę. No, proszę Państwa, więc bardzo możliwe, że w Berlinie doszli do wniosku tamtejsi strategi, że skoro Trump jest tak zaabsorbowany oganianiem się od tych swoich wrogów, którzy tam go szarpią za nogawki i tak dalej, to nie będzie miał głowy do zajmowania się jakąś Polską. Diabli wiedzą, gdzie ona leży, a poza tym potrzebna ma nam jak psu piąta noga. No to w takim razie trzeba to wykorzystać, stworzyć fakty dokonane. A jak Trump obejmie urzędowanie pod koniec stycznia, to już będzie po wszystkim i będzie musiał z tymi faktami dokonanymi się liczyć, bo Państwo rozumiecie, w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Więc dobrze to było pomyślane, ale okazało się, że Trump, chociaż był zaabsorbowany tym oganianiem się, to nie do tego stopnia, żeby stracił z oczu resztę świata. I 15 grudnia, na dzień przed Ciamajdanem, przyleciał do Warszawy Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa. I odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Rudolf Giuliani coś tam musiał wiedzieć, co się będzie następnego dnia działo. Przecież CIA od tego jest, żeby takie rzeczy wiedziała. Więc powiedział Jarosławowi Kaczyńskiemu, co się będzie działo i tak dalej. Być może nawet mu poradził, co to w tej sytuacji trzeba zrobić. Po czym wsiadł w samolot, odleciał do Ameryki. Następnego dnia rzeczywiście rozpoczął się Ciamajdan. Sala plenarna Sejmu została zablokowana, ale Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów do sali kolumnowej z tej sali plenarnej i tam uchwalili ustawę budżetową.
cały ten pomysł, na którym się wszystko opierało, przestał istnieć w jednej chwili. Od razu oczywiście się pojawiły sprzeczności, bo tam jedni utytułowani eksperci twierdzili, że to tam ta ustawa budżetowa to jest absolutnie nielegalna, dlatego że ustawa budżetowa zwłaszcza to może być uchwalona tylko na sali plenarnej Sejmu, a jak nie, no to nie. Ale inni utytułowani eksperci twierdzili, że to nieprawda, że żeby ustawa została uchwalona, to wystarczy, że posłowie ją przegłosują. A w jakim miejscu to zrobią? Nawet w krzakach pod Sejmem mogą to zrobić i będzie ustawa uchwalona. Trzy dni później w niemieckim dzienniku Die Welt ukazała się publikacja. No, nie udało się. Nie udało się. Trzeba na jakiś czas się pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie, a jednocześnie nasza złota pani Angela Merkel zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie na 7 lutego 2017 roku. I tylko tym posłom, którzy tam okupowali salę plenarną, nikt nie powiedział, że wojna się skończyła. Oni tam siedzieli, układali jakieś kantyczki takie, tam wyśpiewywali kolędy i tak dalej, bo to było Boże Narodzenie było. Wreszcie ktoś się nad nimi zlitował i on powiedział, słuchajcie, no już po wszystkim. No i poszli do domu. Nasza złota pani przyjechała do Warszawy, rzeczywiście 7 lutego 2017 roku. Odbyła rozmowy z rozmaitymi dygnitarzami. No i najwyraźniej po tym rozeznaniu doszła do wniosku, że trzeba inaczej rozłożyć akcenty. Już nie walczymy o demokrację w Polsce, to znaczy walczymy naturalnie, jakżeżby inaczej, ale przede wszystkim walczymy o praworządność. No i to pociągnęło za sobą rozmaite konsekwencje. Komitet Obrony Demokracji właściwie zniknął z ulic. Razem z panem Mateuszem Kijowskim, dlatego że państwo rozumiecie, no dopóki walczymy o demokrację, no to każdy może tam być na fasadzie. Ale jak walczymy o praworządność, to już nie. No jak by to wyglądało, gdyby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał pan Mateusz Kijowski, w stosunku do którego są podejrzenia o malwersacje finansowe. To nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę jak hipopotam, to by było trochę za dużo. Więc pan Mateusz Kijowski został wycofany do tylnych szeregów. Teraz w ogóle już tam zrezygnował z polityki, fryzjerstwem się zajmuje pod Warszawą. A na pierwszą linię frontu walki o praworządność zostali rzuceni niezawiśli sędziowie. Niezawiśli sędziowie. No i od tej pory mamy do czynienia z walką o praworządność, która nabrała tempa w lipcu 2017 roku, kiedy do Warszawy przyjechał prezydent Donald Trump. Donald Trump obsypał nas komplementami tyloma, że wystarczyłoby na trzy państwa. A to nic nie kosztuje, więc jasne. Ale przy okazji na konferencji prasowej wygłosił jedną informację. Podał, że powiedział, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Ta deklaracja musiała zapalić czerwone światło alarmowe w Berlinie. Co to jest ten projekt Trójmorza? Ano to jest nic innego, tylko heksagonale uzupełnione i poprawione. Bo wadą tego heksagonale z przełomu lat 80. i 90. było to, że ono nie miało silnego lidera, ani nawet silnego protektora. Tymczasem, jeżeli Stany Zjednoczone tu chcą zostać protektorem Trójmorza, czyli heksagonale, no to znaczy, że zostało ono poprawione, że ten błąd został naprawiony. I nie wiadomo, czy Niemcy by się odważyły na wysadzanie tego Trójmorza w powietrze, jeśli Stany Zjednoczone byłyby jego protektorem, zwłaszcza dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech. To tu trzeba się zachowywać grzecznie i delikatnie. O tym, jaką wagę Niemcy do tego przywiązywały, świadczy jedna rzecz.
postąpiły zgodnie z indiańskim przysłowiem, że jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza. Jedynym politykiem, który wyraził z tego tytułu radość, był pan prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, co mu się stało, ale rzeczywiście wyraził radość. Proszę Państwa, dlaczego to w Niemczech wywołało takie zaniepokojenie? Dlatego, że projekt Trójmorza, gdyby został zrealizowany, godziłby w trzy ważne interesy niemieckie. Po pierwsze, podważałby hegemonię niemiecką w Europie, bo państwa środkowej Europy, państwa Trójmorza już by nie musiały Niemiec słuchać. Więc nie ma hegemonii. Po drugie, blokowałby ten projekt program budowy IV Rzeszy, który Niemcy tyle zainwestowały. I po trzecie, gdyby został zrealizowany, no to by pozwalał państwom środkowej Europy na uwolnienie się od ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Więc rzeczywiście dla Niemiec to była sprawa poważna. No ale dlatego Niemcy zaczęły wciągać w wojnę o praworządność, tę hybrydową wojnę, którą rozpoczęły 2016 roku w styczniu, zaczęły w tę hybrydową wojnę przeciwko Polsce wciągać wszystkie instytucje Unii Europejskiej. One już w tej chwili są wciągnięte. Odczuwamy to bardzo boleśnie na własnej skórze. Ale prezydent Trump przegrał wybory. Nowym prezydentem został pan Joe Biden. Mówię Joe, bo nie dlatego, żebym go postponował, tylko on sam się tak nazywa, Joe, to znaczy Joe. Oni mają taką, Amerykanie mają taką manierę, że tam prezydent Carter to był Kubuś, Jimmy Carter, Kubuś Carter. Prezydent Clinton to Wiluś Clinton, Bill Clinton, a ten Joe. Prezydent Joe Biden odwrócił o 180 stopni linię polityczną prezydenta Trumpa, która była trochę konfrontacyjna w stosunku do Europy też. Dlaczego prezydent Biden to zrobił? Proszę Państwa, w 2008 roku, jak byłem w Nowym Jorku, to na lotnisku Kennedy'ego zauważyłem taki billboard wielki na całą ścianę z zagadkowym napisem: nie wolno izolować demokratycznych narodów. Nie wiedziałem, o co chodzi, więc zapytałem i wyjaśniono mi, że chodzi o to, żeby Tajwan przyjąć do ONZ-u obok Chin, obok Republiki Chińskiej, Republiki Ludowej. No to zrozumiałem, że ktoś w Ameryce kombinuje, co się bardziej opłaca. Czy bardziej się opłaca wykupywać amerykańskie obligacje rządowe od Chińczyków, czy lepiej będzie sprowokować małą, zwycięską wojnę o Tajwan? Jak to wtedy się nie tylko obligacje trzeba będzie kupować, się Chinoli wyszlamuje kontrybucjami i tak dalej. Te wszystkie, co tam sobie uzbierali, to im się odbierze. Wtedy zrobiłem sobie takie zestawienie. W 2008 roku Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy 622 miliardy dolarów, roczny budżet wojskowy. I ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Taka była amerykańska przewaga. 10 lat później Stany Zjednoczone w 2018 roku, Stany Zjednoczone miały nawet wyższy budżet wojskowy, 700 miliardów dolarów, ale ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. Przewaga Stanów Zjednoczonych w ciągu 10 lat stopniała o połowę. Widać było, że czas nie pracuje dla nich. A w kwietniu ubiegłego roku jeden z ważnych generałów w Pentagonie powiedział, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy od budżetu Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę poziom tamtejszych cen. To jaki wniosek byście Państwo wyciągnęli z tego, będąc na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych? Myślę, że taki, że głównym problemem dla Stanów Zjednoczonych to są Chiny.
i że trzeba przygotować Stany Zjednoczone do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Ale jeśli Stany Zjednoczone mają przystąpić do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej, to trzeba zacząć wygaszać konflikty na innych kierunkach. Na kierunku europejskim i na kierunku rosyjskim. I prezydent Biden przyjechał w czerwcu ubiegłego roku do Europy, odbył rozmowę z naszą złotą panią Angelą Merkel i dwie bezpośrednie rozmowy z zimnym ruskim czekistą prezydentem Putinem. Po rozmowie z naszą złotą panią, no coś jej chyba musiał obiecać prezydent Biden, bo Donald Tusk natychmiast zgłosił intencję powrotu na ojczyzny łono. Co mógł obiecać prezydent Biden naszej złotej pani? No skoro ona od 2016 roku tu wojuje o odzyskanie wpływów w Polsce i na Węgrzech, no to prezydent Biden ad captandam benevolentiam mógł powiedzieć, tak już tak ci na tym tak zależy, to proszę bardzo. To proszę bardzo. No i Donald Tusk ma te wpływy tu zagospodarować. Prawdopodobnie 100% wpływów nasza złota pani nie dostała, o czym świadczy istnienie na scenie politycznej pana Szymona Hołowni, ale o tym to już mniejsza, bo to jeśli państwa ta kwestia interesuje, to możemy do niej wrócić w trakcie dyskusji. Jeśli chodzi o zimnego ruskiego czekistę Putina, no to jeśli prezydent Biden chciał go obłaskawić, żeby w razie ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej Rosja przynajmniej ogłosiła neutralność, co nie jest wcale wykluczone, bo zbytni wzrost potęgi chińskiej wcale nie jest Rosji na rękę. Wcale nie. Więc jest to całkiem możliwe. No ale oczywiście nie za darmo. Nie za darmo. I prezydent Biden chciał się dowiedzieć, no czego by tu Putin chciał w zamian za te obietnice. I prezydent Putin uznał, że to jest odpowiedni moment, bo co jest marzeniem Władimira Putina? Odbudowa Związku Radzieckiego na tyle, na ile to jest możliwe. To całkiem już się nie da, ale na tyle, na ile to jest możliwe. No to w takim razie jazda. I prezydent Putin zaczął bardzo wysoko licytować. Wspominałem państwu o 97 roku, o tych porozumieniach paryskich. Otóż prezydent Putin licytował znacznie wyżej, bo już nie pogodził się z tym, że państwa środkowoeuropejskie są w NATO, tylko że trzeba wrócić do stanu sprzed rozszerzenia NATO. Myślę, że nie dlatego, żeby wierzył, że Stany Zjednoczone na to pójdą. Tu myślę, że taki nie jest. Ale chodziło o to, żeby miał z czego ustępować. Tak jak to było w 1962 roku, podczas kryzysu karaibskiego. Nikita Chruszczow wycofał rakiety z Kuby sowieckie, a prezydent Kennedy wycofał rakiety amerykańskie z Turcji. To tak. Taki kompromis, żeby mieć z czego ustępować. Proszę państwa, z czym tak naprawdę przyjechał do Europy prezydent Biden? No z pomysłem, że słuchajcie, musimy jakiś porządek ustanowić polityczny w Europie, no bo tamten lizboński został wysadzony w powietrze i nie ma żadnego w tej chwili. To oczywiście jak tak, no to każdy licytuje w górę, jak tylko może. Bardzo możliwe, ja w każdym razie nie wykluczam takiej możliwości, że prezydent Biden powiedział, no jak już tak nie możesz bez Ukrainy wytrzymać, to dobra. Tyle tylko, że ten prezent za żadne skarby nie może wyglądać jak prezent. Bo co by sobie pomyśleli wyznawcy demokracji na całym świecie? Może zaczęliby wątpić w autentyczność demokracji, no to fatalnie, nie można do tego dopuścić. Zatem ten prezent
musi wyglądać jak dopust Boży. No i właśnie trwają przygotowania, żeby on tak wyglądał. Trwają przygotowania, żeby on tak wyglądał. Przy okazji jeszcze inne interesy tam się załatwia. Wielka Brytania zaproponowała Polsce i Ukrainie sojusz. Tak jak w 1939 roku i w 1945. Naszym politykom szalenie to imponuje, że takie mocarstwo światowe jak Wielka Brytania proponuje Polsce sojusz. No mało jaja nie zniosą, żeby tutaj się sojusznikować. A to wygląda na taką podpuszczenie, bo proszę Państwa, z punktu, nawet jeśli wojna wybuchnie, to z punktu widzenia amerykańskiego, angielskiego, brytyjskiego też. Wojowanie z Rosją, żeby ją tam zmiękczyć, do ostatniego Ukraińca, to jest znakomita sprawa. Warto jeszcze jedną rzecz tutaj przypomnieć, mianowicie w latach 50. za prezydentury prezydenta Eisenhowera obowiązywała w Stanach Zjednoczonych doktryna wojenna zmasowanego odwetu, którą tak po chamsku trochę można streścić w ten sposób, że walimy ze wszystkiego, co mamy, kto przeżyje, ten wygrał. Ale kiedy w początkach lat 60. okazało się, że Sowieci też rozbudowali arsenał nuklearny, no to się wyjaśniło, że nikt nie przeżyje. W związku z tym sekretarz obrony w administracji prezydenta Kennedy'ego i później w administracji prezydenta Johnsona, Robert McNamara, stworzył drugą doktrynę wojenną, amerykańską, doktrynę elastycznego reagowania. I ją też w taki chamski trochę sposób można streścić. Haratamy się, ale na przedpolach, taktownie oszczędzając własne terytoria. No to Ukraina jest znakomitym przedpolem do haratania się, prawda? Tym bardziej, że prezydent Biden wyraźnie, wielokrotnie mówił, że Stany Zjednoczone będą broniły wschodniej flanki NATO, a Ukraina do NATO nie należy. Że Stany Zjednoczone nałożą na Putina jakieś straszliwe sankcje. To znaczy, że Stany Zjednoczone nie przewidują interwencji wojskowej. No to jest bardzo ważna informacja dla Putina, to takie jak zaproszenie. No to na co czekasz, frędzlu? Prawda? Jazda. No on tam też ma swoje tutaj rachuby, więc na razie się powstrzymuje. Być może, że to się nie odbędzie, bo państwo, to co mówiłem na samym początku. Wszystkie wojny toczą się o pokój. No i bardzo możliwe, że to pragnienie ustanowienia nowego porządku politycznego w Europie może się nie obejść bez jakichś militarnych incydentów. Ale tym bardziej, że tak jak wszystkie poprzednie porządki polityczne w Europie były ustanowione w następstwie jakiejś wojny. 1815 rok, porządek wiedeński po wojnach napoleońskich. 1919 rok, porządek wersalski po I wojnie światowej. Porządek jałtański, 1945 rok, po wojnie II światowej. No, a porządek lizboński, no to akurat się tutaj niby wojna się nie toczyła, ale żeby tutaj Państwo mieli obraz całkowity, to muszę to powiedzieć, na miesiąc przed szczytem NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 roku odbył się jeszcze jeden szczyt, mianowicie szczyt w Deauville, w którym wzięły udział trzy osoby, mianowicie prezydent Sarkozy, francuski prezydent Sarkozy, nasza złota pani i rosyjski prezydent Miedwiediew. Ten szczyt w Deauville miał charakter nieformalny, a to znaczy tylko tyle, że tam żadne traktaty nie zostały podpisane, ale bardzo istotnym tam efektem szczytu w Deauville była zgoda naszej złotej pani, która po długim molestowaniu ze strony prezydenta Sarkozy'ego zgodziła się na pogłębianie integracji w strefie śródziemnomorskiej.
To jest pseudonim zgody na to, żeby Francja sobie rozbudowała takie kieszonkowe imperium wokół Morza Śródziemnego, w basenie Morza Śródziemnego. Przedtem nasza złota pani przez całe lata się nie chciała na to zgodzić, ale de Wille się zgodziła. No i zaledwie kilka tygodni później w Tunezji rozpoczęła się jaśminowa rewolucja. Tyran tamtejszy tunezyjski został obalony przez tamtejszy lud. No to jak Egipcjanie zobaczyli, że tak łatwo z tyranami ich idzie, to natychmiast obalili własnego tyrana w osobie prezydenta Hosni Mubaraka. No to lud libijski nie chciał czekać ani chwili dłużej i obalił swojego tyrana Muammara Kaddafiego. I tu nam się wyjaśnia obecność prezydenta Miedwiediewa w de Wille. No tak, to byśmy nie, gdyby nie Kaddafi, to byśmy nie wiedzieli, po co go tam w ogóle zaprosili. Kaddafi tu wiele wyjaśnia, bo od 1969 roku Kaddafi był najukochańszą duszeńką Kremla. Rosja niczego nie była w stanie mu odmówić. Ale kiedy lud libijski wyciągnął za kołnierz Kaddafiego z jakiegoś kanału, gdzie on tam się schował, i go rozczarpali przed kamerami telewizyjnymi, to na Kremlu ani słowkiem tego nie skomentowali. Najwyraźniej prezydent Miedwiediew musiał w de Wille zacytować swoim rozmówcom pana Jerzego Owsiaka. A z Kaddafim to rób ta, co chce ta. On już naszą duszeńką nie jest. No i to nawiasem mówiąc miało jeszcze jedną konsekwencję, mianowicie prezydent Obama, widząc jak to z tyranami łatwo idzie, to zaproponował uczestnikom szczytu w de Wille, słuchajcie, to jeszcze zróbmy, niech demokracja zwycięży w Syrii. A oni mówią, myśmy o Syrii się nie namawiali. No nie namawialiście się, ale co wam szkodzi, niech tam demokracja zwycięży w Syrii. Prezydent Obama wyobrażał sobie, że stanie na czele koalicji Wielka Brytania, Francja, Niemcy. No i tam z tego całego prezydenta Asada zrobią marmoladę i demokracja zwycięży. Ale do tej koalicji nie doszło. A prezydent Obama powziął podejrzenie, że nie doszło dlatego ze względu na intrygi zimnego ruskiego czekisty Putina, do którego powziął śmiertelną urazę i właśnie wysadził porządek lizboński w powietrze z tego powodu. Z tego powodu. Takiego rozczarowania w Syrii. Proszę Państwa, więc nie mamy w tej chwili porządku politycznego w Europie po wysadzeniu w powietrze porządku lizbońskiego. No, ale myślę, że właśnie w tej chwili trwają przygotowania, dosyć takie skomplikowane, jak widzimy, do tego, żeby ustanowić. Być może, że to będzie trwało trochę krócej, bo już jest do czego nawiązywać. Do tego porządku lizbońskiego można nawiązywać. I Putin właśnie, bo on chce tylko, żeby Ukraina wróciła do rosyjskiej strefy wpływów, a reszta to tam niech się dzieje, co chce. Reszta niech będzie po stronie niemieckiej. Jeżeli prezydent Biden chce tam Niemcy, że tak powiem, też udobruchać, no to właśnie trzeba im coś dać. Trzeba im coś dać. I po to to Państwu przedstawiam takie tło i historyczne, i międzynarodowe. Bo dopiero po poznaniu tego tła, to lepiej rozumiemy, co się dzieje na naszej scenie politycznej i w jakim kierunku to może pójść dalej. Dziękuję bardzo, żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali.